Film Klecha opowiadający o losach księdza Romana Kotlarza stracił dystrybutora. Do sądu okręgowego w Radomiu trafił akt oskarżenia przeciwko Marcinowi Z., żołnierzowi z bazy lotnictwa szkolnego w Radomiu, któremu prokuratura okręgowa w Warszawie zarzuca zabójstwo żony. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu apeluje o oddawanie krwi. Dariusz Osiek, kłaniam się Państwu w środę 24 lipca i zapraszam na informacje telewizji Dami. Film Klecha opowiadający o losach księdza Romana Kotlarza stracił dystrybutora. Z dystrybucji obrazu wycofała się Telewizja Polska. Informację potwierdziliśmy u Renaty Metzger, dyrektor Resursy Obywatelskiej. Ta o wycofaniu się TVP z dystrybucji Klechy została poinformowana z kolei przez producenta filmu Andrzeja Stacheckiego. Resursa nalicza także producentowi Klechy kary finansowe za niedotrzymanie terminu premiery filmu. Na dziś jest to już kwota 165 tysięcy złotych. Do tematu wrócimy. Do sądu okręgowego w Radomiu trafił akt oskarżenia przeciwko Marcinowi Z., oficerowi 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, któremu prokuratura okręgowa w Warszawie zarzuca zabójstwo żony. Do zdarzenia doszło we wrześniu 2018 roku. Przypomnijmy, do zabójstwa doszło w mieszkaniu Marcina Z. na osiedlu Michałów w Radomiu. Jak ustaliła prokuratura, Marcin Z., oficer 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego na Sadkowie, udusił swoją żonę. W momencie popełniania czynu miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Sam zgłosił się na policję. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa. Marcin Z. nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. Teraz prokuratura okręgowa w Warszawie, Wydział do Spraw Wojskowych, skierowała do sądu okręgowego w Radomiu akt oskarżenia przeciwko Marcinowi Z. Oskarżonemu o zabójstwo żołnierzowi 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego grozi dożywocie. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu apeluje o oddawanie krwi. Szczególnie teraz, w okresie letnim, kiedy krwi najwięcej brakuje. Radomskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu bije na alarm. W Radomiu brakuje krwi. Zapasy praktycznie wszystkich grup krwi są na wyczerpaniu. Radomskie Centrum Krwiodawstwa posiada zapasy jedynie grupy krwi ABRH+. W tym momencie na naszych stanach magazynowych przede wszystkim brakuje nam grup minusowych. To jest 0RHD-, ARHD-, BRHD- i ABRHD-. Ale także jest mniej niż zawsze krwi 0+, A+, i B+. Jak przyznaje Monika Puła, krew jest niezbędna, aby uratować komuś życie. W dodatku trzeba pamiętać, że nie daje się wyprodukować ani zastąpić, a w sezonie letnim krwi brakuje najbardziej. Jest teraz taki czas, kiedy dawcy wyjeżdżają, tej krwi jest mniej, a niestety jest lato, jest więcej wyjazdów, wypadki komunikacyjne, a planowane operacje muszą się odbyć, dlatego tej krwi tak bardzo potrzebujemy. Krew może oddać każdy, kto ma ukończone 18 lat i nie przekroczył 65 roku życia. Ponadto waży powyżej 50 kg i w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miał wykonanego zabiegu operacyjnego, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała. Nie wiem, który dokładnie oddaję. Oddałem około już 5 litrów krwi. Oddaję dokładnie co 2 miesiące. Uważam, że oddawanie krwi jest bardzo ważne dla osób, które je potrzebują. Dla mnie jest to bardzo fajne uczucie i bardzo przyjemne. Czuję się bardziej, lepiej, gdy wychodzę z tego miejsca. Krew można oddawać codziennie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Limanowskiego 42, a także w mobilnych punktach poboru krwi. Będą zmiany w strefie płatnego parkowania w Radomiu. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji weźmie pod uwagę wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uchylił jeden z zapisów w regulaminie strefy. Nowelizacja przez radnych uchwały dotyczącej strefy płatnego parkowania w Radomiu z 2012 roku miała na celu likwidację dzikiego parkowania samochodów. Żeby uniknąć kupowania przez kierowców biletu parkingowego, przed 2012 rokiem kierowcy płacili tylko za postój aut na wyznaczonych miejscach. W 2017 roku skargę na ten zapis złożył jeden z mieszkańców Radomia, który otrzymał ponad 30 mandatów za brak biletów parkingowych. W tym samym roku Wojewódzki Sąd Administracyjny skargę oddalił. Dwa lata później Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zapis uchwały mówiący, że strefa obowiązuje w każdym miejscu objętym jej zasięgiem, to znaczy w całym pasie drogowym danej ulicy. Do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji wpłynął wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego i tak naprawdę z tego wyroku jasno wynika tylko jedna rzecz, że zanegowany został jeden punkt całej uchwały dotyczący oznakowania miejsc w strefie płatnego parkowania.
I to w sumie tyle. Ten wyrok nakłada na nas konieczność przedstawienia radnym zmienionego punktu uchwały, więc radni będą musieli wprowadzić ten punkt i oczywiście dokonać niezbędnych poprawek w uchwale. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, odnosząc się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, stwierdza także, że wyrok NSA nie zakazał całkowitego poboru opłat w strefie. Zatem zgodnie z artykułem 13b ustawy o drogach publicznych opłaty w strefie płatnego parkowania wciąż mogą być pobierane, a parkomaty nie zostały wyłączone. Jeżeli były miejsca w Radomiu, w których miejsca parkingowe były zupełnie nieoznakowane, pobierane były opłaty już od maja, czyli od momentu samego wyroku, te opłaty nie są pobierane. Tak było przykładowo na ulicy Witolda. Jeśli natomiast chodzi o wszelkiego rodzaju roszczenia, które mieszkańcy Radomia mogliby zgłaszać do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, no do wszystkich będziemy podchodzili indywidualnie. Tymczasem prokuratura rejonowa Radom Wschód sprawdza, czy urzędnicy Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji przekraczali swoje uprawnienia, pobierając opłaty za parkowanie samochodów w każdym miejscu strefy płatnego parkowania obowiązującej na terenie miasta. Doniesienie do prokuratury w tej sprawie złożył jeden z mieszkańców Radomia. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny na Józefowie znalazł nową lokalizację dla oddziału rehabilitacji wczesnodziecięcej. To budynek, w którym kiedyś mieścił się radomski sanepid. Dawne lokum powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na Józefowie stoi puste mniej więcej od jesieni 2015 roku. Obiekt jest własnością Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego, ale lecznica przez lata nie miała pieniędzy, aby go zaadaptować na własne potrzeby. Sytuacja jednak się zmienia. W planach ma być przeniesione do tego budynku oddział rehabilitacji wczesnodziecięcej i archiwum zakładowe. Dokumentacja techniczna już jest, powstała w zeszłym roku. Na jej stworzenie 400 tysięcy złotych dał samorząd województwa mazowieckiego. Szacunki pokazują, że adaptacja budynku na planowaną inwestycję będzie kosztowała około 12 milionów złotych. Lecznica już złożyła w tej sprawie wniosek do marszałka województwa mazowieckiego. Mamy już pozwolenie na budowę, także jeżeli tylko u pana marszałka znajdą się pieniądze, bo szpital z własnych środków nie może tego zrealizować, to myślę, że kwestia 2 lat i wczesna rehabilitacja dziecięca będzie przeniesiona do tamtego budynku. Dojazd do nowego oddziału będzie na 2 sposoby. Od szpitala, od ulicy Aleksandrowicza i od ulicy Józefowskiej. Tu powstanie nowa droga i parking. Na oddział będą 2 wejścia. Dla ułatwienia dzieci i ich opiekunów rejestracja ma się znajdować na parterze. Wolno stojący budynek jest połączony ze szpitalem podziemnym korytarzem, dzięki czemu dzieci z innych oddziałów będą w łatwy i bezpieczny sposób dowożone na rehabilitację. Radomiak ma nowego sponsora. Umowę o współpracy z radomskim klubem podpisała Fortuna Zakłady Bukmacherskie Spółka z o.o. Kontrakt będzie obowiązywać przynajmniej do końca sezonu piłkarskiego 2019-2020. Na 3 dni przed inauguracją sezonu pierwszej ligi Radomiak pozyskał kolejnego sponsora. To Fortuna Zakłady Bukmacherskie Spółka z o.o. Wspomniana firma sponsoruje m.in. drużynę Legii Warszawa oraz rozgrywki pierwszoligowe piłkarzy. Jest to bardzo potężna firma bukmacherska. Bardzo się cieszymy, że będzie współpraca nawiązana. Witamy na pokładzie i oddaję głos panu Leszkowi. Nowy sponsor Radomiaka podkreśla, że nieprzypadkowo zdecydował się na sponsorowanie Zielonych. Jest kilka klubów w pierwszej lidze, które charakteryzują się świetną organizacją i przede wszystkim też dużą bazą zaangażowanych kibiców, którzy faktycznie na te mecze przychodzą i są blisko z klubem. I te kluby wyróżniamy poprzez indywidualne współpracy z tymi klubami. Jednym z tych klubów właśnie jest Radomiak Radom. Strony podpisały umowę sponsorską na rok. Przedstawiciel Fortuny zdradził, dlaczego kontrakt będzie obowiązywał do końca sezonu. Bo za rok być może będziemy negocjować umowę ekstraklasową. Mam nadzieję i tego Wam życzę. Do przygotowań Radomiaka do inauguracji sezonu wrócimy w piątkowym wydaniu informacji. To wszystko w informacjach telewizji Dami. Zapraszam na sport i pogodę. Zapraszam także na program Punkt Widzenia. Tuż po prognozie pogody moim Państwa gościem będzie Konrad Frysztak, wiceprezydent Radomia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.